Urodziłem się w 1946 roku we wsi Mogiła. Jestem świadkiem, jak budowała się nowa huta koło mojego domu. I tam w pobliżu zrobiono chodnik pierwszy w nowej hucie, na który mnie mama ubrała odświętnie i ja oczywiście po tym chodniku się przechadzałem. Chodnik był długości 50 metrów na 20. Oczywiście nikt na ten chodnik jeszcze nie stanął nogą, bo każdy miał jakieś obiekcje, prawda? I wszyscy dookoła tego chodnika chodzili oczywiście ubrani w gumowych butach, prawda? No i oczywiście dopiero systematycznie każdy się po tym chodniku przechadzał. Koło mojego domu było pole dziadka, na którym ustawione zostały namioty, w którym mieszkali junacy. I jeszcze estrada, gdzie się odbywały potańcówki. Oczywiście babcia bardzo się tego obawiała, ponieważ to się działo między stodołą a domem, żeby nie spalili tego wszystkiego. I oczywiście też i kiosk z piwem, w którym się, prawda, raczyli właśnie junacy. Młodzi ludzie, tak w ten czas myślałem, że, bo byłem dzieckiem, że to są starsi już chłopcy, a oni mieli, prawda, po 18, 19, 20 lat. Rodzice byli rodowici Mogilakami, tak jak ja, prawda? I jak się budowała nowa huta, to też różnie na ten temat myśleli. Mój ojciec miał piękny sad, prawda, czereśniowy, który został zniszczony przez właśnie budowanie tej nowej huty. Ja to może nie bardzo odczułem, że to zostało zniszczone, natomiast rodzice bardzo to odczuli, prawda? I oczywiście, no, tęsknili za tym, no. Ja w ten czas miałem 6-7 lat. I te wspomnienia są dla mnie ważne i tak sobie myślę, że pasowałoby napisać książkę, no, budowa nowej huty w oczach dziecka. Zbliżają się święta i zaraz wszystkich was poproszę o taką pracę, jak ja pracowałem z moją babcią i z moją mamą. Będziemy się powoli szykowali do świąt. Co na stole jest takim symbolem świąt Wielkiej Nocy? Jakie to jest ciasto? Jak to się nazywa? Babka. Baba! I teraz ja tutaj rozbijam jaja. Dzisiaj będzie kogel-mogel z trzech jajek. Kogel-mogel? Tak, bo to się nazywa kogel-mogel. Ja nie mogę. Żeby utrzeć kogel-mogel, dziewczyny, co się dodaje do żółtka? Cukier. Cukier. Kto krzyknął cukier? Ja. Przychodzi szybko. Daję tu 5 łyżek cukru. Proszę, ciach. Wtedy to robiłem. No pewnie, że robiłeś. Dawaj, pospieszaj, bo... A co takie marne te łyżeczki dajesz? Daj jeszcze dwie. Dwie całe pełne łyżki. O! Jaka jest najważniejsza zupa w święta? Barsz albo żur. I tutaj w tym garze mamy przygotowaną czarną mąkę. Proszę nasypać mi czarnej mąki dwie łyżeczki. No, nie bać się. Jak się trochę wysypie na podłogę, to się pozamiata. Uwaga, wszyscy wstają i idą dookoła stołu. Stają przy każdym narzędziu. I uwaga, praca w kuchni wymaga ciszy. Jak pani gospodyni zadzwoni, to przesuwamy się wszyscy w prawo. Kolega, który tutaj pracuje na młynku, przejdzie do tego młynka. Życzę powodzenia w robotach kuchennych przedświątecznych. Do roboty! No proszę, zmiana i pracujemy dalej. A teraz, no kto jest tam odważny? Krzysiek i kto drugi? Bartek, staje mi plecami do siebie. I teraz uwaga, jak babcia sprawdzała, czy piana jest dobrze ubita? Uwaga, jesteście odważni? Uwaga, ja! Piana jest bardzo dobrze ubita. Wszyscy stukają 5 razy w stół, bo wszyscy dobrze ubili pianę. Uwaga, bardzo dużo jest różnych tradycji. Jedną z takich tradycji była zabawa w tak zwaną wybijankę. Teraz każdego poczęstuje ugotowanym na twardo jajkiem. Zabawa polegała na tym, że stawaliśmy naprzeciwko siebie, najpierw był ładny ukłon i kto komu rozbije jajko? Ten, który przegrał, zabierał swoje jajko. Uwaga, wojna jajkowa. No uwaga, trzymamy kciuki. No.
Wygrałeś. Proszę, następna para podchodzi. Wygrałaś. Nie!